ręki była. Słuchajcie, ja nie umiem jeździć, oni nie umieją klaskać. Nie umią. Oni nie umieją klaskać, ja nie umiem jeździć. Więc dzisiaj poprosiłem dwóch pięknych ancymonów o to, żeby powiedzieli, który motocykl jest lepszy. 600 czy 1000? I odpowiedź była prosta, jak jeszcze jechaliśmy tutaj, panie Piotrze Biesiekirski. Tak. Ale ona się szybciutko skomplikowała. No dobra, zacznijmy, Piotrze, od tego, jakie było założenie od początku. Założenie było takie, że 600 jest lepsza, bo i trochę łatwiejsza w prowadzeniu, więc daje większy luz podczas jazdy, większy fun. No ale te odczucia się trochę zmieniły, jak już tutaj przyjechaliśmy właśnie. I trochę też z tego powodu, o którym już mówiłem, że przez ostatnie 16 lat dużo większy development, czy dużo większe parcie na rozwój motocykli szło w 1000 niż w 600. No i to widać. Poczekaj chwilkę, niech przejadą. Patrzę, tam się ścigają 1000 i 600. Bo jesteśmy na Speedday Trophy. Nie wiem, czemu sobie się nie ścigacie, a wiem, bo wystarczy już dzisiaj rozwój tych motocykli. Z jakim założeniem jechaliśmy tutaj, to to, że 600 kosztuje chyba dwa razy mniej od tego, że Fireblade'a. Ale dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają. No właśnie, więc wróćmy, przejdźmy do ciebie. Co ma większy sens na torze, 1000 czy 600? Znaczy, no trochę się pozmieniało, bo ja na tych motocyklach jeździłem w marcu w Portugalii. I tak. Ja wiedziałem, co ma sens. Ale tu się okazało, że nie wiem. A, no właśnie, ale założyłem. No nie, bo no, słuchajcie, tak. Było tak, że w Portugalii jeździliśmy pierwsze pół dnia 600 i mówię, po cholerę w ogóle co innego wymyślają, bo ta 600 jest genialna. Ale to jest trochę tak jak z twoją pierwszą dziewczyną. Jak się ma pierwszą dziewczynę, to się uważa, że jest genialna, dopóki się nie ma drugiej. I wtedy się stwierdza, że ta pierwsza już nie jest może tak genialna, bo ta druga robi to lepiej. Ile miałeś dziewczyn w życiu? Żonę jedną, a dziewczyn miałem, Boże, trzy, nie wiem, naście, ale to jest nieistotne. Ale generalnie w Portugalii 600 była fajna przez trzy sesje. Jak wszedłem na Fajera, to mówię, nie, jednak lit, to nie ma sensu, szczególnie, że ten lit się genialnie prowadzi, a przy tym ma mnóstwo mocy. Także mówię, w Portugalii było tak, że no mówmy się, to jest też trochę inny tor, ale, ale tam miałem takie odczucia, że ten lit się nic gorzej nie prowadzi. Przy tym no, no jest mnóstwo mocy. W 600 strasznie mi ABS przeszkadzał w Portugalii. Tam jest jeden taki zakręt, przed którym bardzo mocno hamujemy w dół i wtedy strasznie ciął ABS, a go nie szło wyłączyć. Natomiast tutaj było tak, najpierw siadłem na 600. Było w miarę słabo, bo musiałem się uczyć na nowo 600, żeby te obroty mieć tam dobre, a nie... I mi się jeździło średnio, po czym wsiadłem na litra, mówię, a to jest to. Ale ten litr tutaj na tych oponach nie prowadził mi się. I aha, wróciłem na 600, nie zdążyłem wrócić na drugą sesję na Fajera. Ale w drugiej sesji w tą 600 wjeździłem się, chodziła po zakręcie jak po szynach. Więc powiem tak, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień i tor Poznań, na tych oponach biorę 600. Tak. Wtedy ale w Portimao na tamte, jest to, że przyszliśmy z odwrotnymi założeniami. On, że litr, a ja, że 600, a wyszło tak, że on mówi, że no, 600, a ja, że litr. No, bo ja w sumie tak jadąc tu, to myślałem, że w sumie po cholerę ten test, przecież odpowiedź mam w rękawie. No to jest wszystko proste. Ale słuchajcie, my ten test zrobiliśmy po Bożemu, bo tak, w tym motocyklu są seryjne opony RS11. Seryjnie w CBR600 są takie opony, że w ogóle się nie nadają do jazdy na torze, bo to jest jakieś drogowe, są takie totalnie. Więc ja specjalnie zamówiłem RS11 i mówię, dobra, to pokażemy, o ile mniej zużywa 600 opony od litra. Bo z mniejsze koszty. I tak się okazuje, że patrzcie. Że chciałeś ludzi okłamać. To jest opona 600, a to jest opona w litrze. Przejeździły tyle samo sesji. Więcej przejechał dzisiejszego dnia. Słucham? Litr więcej przejechał dzisiejszego dnia. Litr więcej jeszcze sesji przejechał dzisiejszego dnia? Myślę, że tak. No może z jedną, ale... Ale ta opona... Ta opona była poszarpana już na poprzedniej sesji. Ale ona była jak nowa przejechaliśmy, była świeżutka. Ona dzisiaj była rano nowa. Jak ja wyjeżdżałem na ostatnią, to już była nadkażona, tak, że tak chodzi powiem. O, chodzi i teraz wracamy do tego. Jeżeli byśmy mówili to o logice, tam stoi nowy człowiek, który zamówił CBR 600RR, bo to jest rozsądniejsze.
Bo no umówmy się, jeżeli chcesz iść po torze, no to fajnie jakby ci zostało trochę zsiana na te track day'e, na te opony i tak dalej. No ale tutaj nagle się okaże, że ta opona to się bierze z seryjnego prawdopodobnie zawieszenia. I nie klikania zawieszenia. Nie klikania zawieszenia. Bo powiedzmy sobie, że z Piotrkiem na podstawie moich portugalskich doświadczeń przestawiliśmy potem, tam jest fajna taka opcja, że sobie wpisujecie masę i wam komputerek klika te zawieszenia przód, tył, ustawia teoretycznie pod was. Tu jest wszystko manualne i nie robiliśmy nic. Także... No i uwaga właśnie, to mi się podoba, że to jest pierwszy raz, kiedy nie przyjadą znowu. Że tutaj jest pierwszy raz sytuacja w mojej ocenie, gdzie zawieszenie elektroniczne pokazało swoją wyższość nad manualnym, bo tutaj brakowało nam po prostu klucza do napięcia wstępnego, sprężyny z tyłu, a właśnie to, co powiedziałeś, że Fireblade sam pod siebie ustawia masę. I tutaj gratulacje dla Piotrka, który potrafił ustawić. Nauczyłem cię czegoś z tej elektroniki nawet. Ale ja mu pokazałem. Ale nie, ja byłem pod wrażeniem, jak on nauczył się klikać tymi przyciskami, tak. Który co robi i menu. Ale okazuje się, że im mniej przycisków, tym trudniej, bo naprawdę musisz kombinować, jakie konfiguracje, który jak przytrzymujesz robi co, jak go klikasz, za co odpowiada. I przez to, że jest ich tak mało, to w każdym menu ich funkcja się zmienia. No dobra, ale ile ci to zajęło? 15 minut? No coś takiego. No to... 3 sesje po 15 minut. No nie, no, ale no właśnie, i to jest z dobrym minus, coachingiem. Że ty nie zdążyłeś się przejechać w szybkiej grupie tym fajerem ustawionym, tak. Bo powiedz Piotrze, co się wydarzyło, jak tego fajera poustawiałeś? Była duża różnica, ale przede wszystkim troszkę z zawieszenia. Największa powiedziałbym, że jak wrzuciliśmy ABS, taki typowo torowy, gdzie tylko troszkę ingeruje w złożeniu, na prostej nie, na tylne koło w ogóle nie wpływa. Tak, i bo to zrobiło bardzo dużą różnicę. Honda, która ma rozłączone ABS przód z tyłem. Przynajmniej tak mówił. Tak mówią i to jest prawda, ja zawsze narzekałem na to i oni się przestali mnie słuchać, albo może się posłuchali nas wszystkich, bo wszyscy dziennikarze mówili to, że musicie zrobić wyścigowy ABS. I on działał, tak? Ale tak ma tylko Fire. Słucham? 600 tak nie ma. Nie ma. Tak. No i pogadaliśmy trochę w zawieszeniu, zmieniliśmy właśnie to, co mówił Buła w ustawieniach. Podbiliśmy masę o 15 kg, tam z 75 na 90. Zrobiło dużą różnicę. Nie mów, ile ważymy. Na większą niż naszą prawdziwą masę, poczekaj, żeby nie było. A ważymy tyle samo. Tak. Ten wyścig to już mógłby się skończyć, bo już oni teraz się tak rozjechali, że już hałasują nam cały czas. Tak. A jestem ciekawy, czy ktoś w końcu zamówi, bo tu jest ten kit z głowicą i tak dalej, nie? Z uszczelką pod głowicę. Aha. Nie pamiętam już. HRC kit. No, zapomijam wiązkę i tak dalej, to masz uszczelkę pod głowicę. Masz wiązkę inną, która wywala ABS. Tak, oczywiście, nie? To jak gdyby jest standard. Ale coś oprócz tego, bo ta uszczelka była dla mnie zaskoczeniem i coś jeszcze było. No wydech? Nie pamiętam. Ale taki dość zaawansowany się wydaje. No to słuchajcie, dobra, jak oni przejadą, to ja bym się zastanowił, bo teraz uwaga. Te kity wszystkie wyścigowe... To są kity. To są kity. Bo to są Yeti. Oni wszyscy mówią, że one są, ale ich nie ma. A jak są, to są tak drogie, że się w ogóle nie opłacają, bo uwaga, Triumph Daytona 660 z kitem wyścigowym kosztuje 25 tysięcy funtów. Razem. Tyle co litr. Ha? Tyle co litr. Bez kitu. Tak. Tyle co litr, bez kitu. A to słuchajcie, to idźmy do tego, tak, żeby troszkę się połapać w sytuacji. No bo tak, mamy Hondę, która teraz kosztuje tam cirka 55. A już zagrywamy. Która w okolicach tam 100 tysięcy złotych. Piotrek sobie może wyobrazić, jakby jeździła Honda z kitem. Ty też, bo ty jeździłeś 600-kami. Bez kitu, no. Znaczy ja wiem, jak jeździ Honda z kitem. Wiesz, jak jeździ Honda z kitem. I teraz pytanie. Czy Honda na przykład 600 RR z kitem... Jest na pewno lepsza niż Fire bez kitu. No a dzisiaj, jak jechałeś tutaj, to też mówię, że na pewno Fire jest lepsze od 600. Ja bym powiedział, że cenowo, gdyby to zawieszenie ustawić, niekoniecznie zmieniać, ale ustawić po prostu, i gdyby ona była z kitem za te 55 tysięcy, wtedy spoko, ale ja nie wiem, ile on kosztuje, nie wiem, ile kosztuje jego montaż. Kit. Znaczy no ty, właśnie. Jeżeli gadamy o pieniądzach i przeliczymy to na wiadra szczęścia za ilość złotych, to na pewno to wiadro będzie dużo tańsze w przypadku 600 bez dwóch zdań. A jeżeli cię po prostu stać? I masz na to wyrąbane, no to sobie bierzesz litra, sobie bierzesz kit do litra. Do litra, jeszcze kit sobie bierzesz. I sobie jeździsz.
I sobie... Ale masz bardzo drogie wiadro... Z litrem jest ta różnica, że one są naprawdę delikatne, jeśli chodzi o gaz, więc tak naprawdę jeśli kogoś przytłacza ta moc, to wystarczy, że go będzie kręcił trochę mniej. Albo ustawi sobie łagodniejszą mapę. Albo ustawi sobie łagodniejszą mapę. Ja jeździłem na wszystkim wyłączonym, a i tak było super płynnie, fajnie, łatwe do ogarnięcia, pomimo tego, że asfalt w niektórych zakrętach jest tutaj mocno zniszczony, a opony jednak były drogowe. Tak. Więc i pomimo tego to wszystko było łatwe do ogarnięcia, przynajmniej dla mnie. Jakby ktoś się czuł niekomfortowo, no to zawsze może właśnie zmienić te mapy, albo jechać na jednym biegu wyżej, albo jedno i drugie. Więc to powoduje, że z tego motocykla bardzo łatwo jest zrobić ten, prostu ustawiając łagodną mapę, a czuć ten rozwój, jaki był przez właśnie 16 lat, bo w 600-kach ostatnio się przebudzają znowu, ale była duża pauza, a w litrach cały czas wszystko szło pełną parą. I ta kasa nie jest tylko wydana na silnik, ale też na całą otoczkę. No i ja szczerze przyznam, że w zakrętach to obecnie litry prowadzą się lżej niż 600-ki. W serii. Odważne sformułowanie. Dla mnie ja tak. Ja się nie zgadzam. Lżej czy łatwiej? Nie... Łatwiej mówię w sensie ustawić i no dobra, bijcie się. No. Ja mówię łatwiej w sensie, że dużo łatwiej jest złapać precyzję, dużo mniej się męczysz na zmianach kierunków, całe to przekładanie jest bardziej progresywne. A... Dla znaczy, mnie pod każdym względem ja mówię... łatwiej i lżej. Jakby ten... Tobie, a tobie? Tobie mnie, dawaj. Znaczy ja mówię, ja, jeśli chodzi o Portugalię, a tutaj to dla mnie są dwa różne testy. To jest w ogóle szok, jak dobrze oni ustawiają motocykle na testach, bo tam jeżdżą kierowcy testowi, ustawiają na motocykle, dają sliki i pała, nie? I jest super. No dobrze, i tam jeździliśmy na slikach i być może to robiło robotę, tak? Bo te motocykle do mnie chodziły. Ja nie potrafiłem się precyzyjnie wbić zakręt fajerem tutaj, zwłaszcza Sławiniaka, który jest jednym z moich ulubionych zakrętów na tym torze i... Zawsze byłem bardzo szybki na tym zakręcie i 600 dla mnie ten zakręt cięła precyzyjnie jak żyletka, a Fire miałem wrażenie, jak był trochę podsterowny, nie ufałem temu przodowi, aczkolwiek nie jechałem po tych naszych, jak przestawiliśmy sobie z 50 kg na nasze 65. To ja bym obstawiał, że tutaj była, że to jest ta luka. Złamasa. Tak, że trochę nie, bo mi na początku się jeździło tym lżej. Fakt jest taki, że wejście do Sławiniaka było dużo trudniejsze, faktycznie nieprecyzyjne. No. I nie podobało mi się, jak na mocy hamował. Na naszej setce było to dużo łatwiejsze. Tak. I ona była bardziej przewidywalna i przód się zdecydowanie fajniej zachowywał. Jest na pierwszych sesjach. No i... No. I to akurat się pokrywa z Portugalii. Jest bardzo duża wada rolgazu w 600, który jest, nie wiem czemu, długi jak po prostu prosta na boldor, a przy tym jest na początku agresywny. Totalnie, bo zazwyczaj długi rolgaz jest bardzo precyzyjny, a tu był problem z racji tego, że tu są bardzo, są seryjne przełożenia. To pasowałoby nawet najwolniejsze zakręty jechać na jedynce, ale się nie dało, bo ten motocykl był tak agresywny na tej jedynce z tym rollgazem, że nie szło. Także ja dla mnie wylatuje rollgaz. Nie miałem z tym problemu, jeździłem sobie na jedynce na Sławiniaku i na małej patelni i też próbowałem trochę na wyjście pod mostek, ale za wcześnie trzeba było... Zapraszam, jesteśmy wszyscy bezużyteczni. Ja nie potrafię jeździć na motocyklach, ten się zna po swojemu. Ogólnie witajcie w nowym świecie motocykli. To jest nowa era świata motocykli. Dzisiaj ale ja chcę powiedzieć, że Piotrek zbyt dużo nie jeździł w życiu, bo on nie ma prawa jazdy. Tak, i chciałem powiedzieć tylko, że dzisiaj Piotrkowi Piesiekirskiemu opowiadałem, jakie to było wzruszające, jak jechałem busem z nim i kiedyś mnie tak pacer wiózł, jak ja byłem takim szczylem stuntowcem. Dzisiaj się okazało, że nawet stuntować już nie potrafię. Tak, widać, że cię pacer uczył. Tak. A ja dzisiaj z Piotrusiem jechałem sobie tym busem i uwaga, to chciałem, co Piotrek powiedział. Odnośnie motocykli drogowych, w ogóle proszę. W ogóle? To? Zdziwiłem się, jak dużo fanów z jazdy one dają. Jeśli chodzi o czasy, no nie były jakieś super szybkie, ale to jest jednak motocykl w pełni drogowy, nie drogowy ze slikami, ze zrobionym zawieszeniem, jak wtedy jeździliście na Portugalii, tylko normalnie drogowy na oponach, na których możesz sobie jeździć na co dzień i ci starczą na ileś tam kilometrów. Zaraz na kebab jedziemy nimi. Tak. Wiecie, co mi się najbardziej podobało? No. Jak Piotrek tak podchodził, się pytał, czy ciśnienia sprawdziliśmy, czy ciśnienia. Co sesję? Tak mówię, to się ustawia, raz ciśnienia i się jeździ. No. Tutaj w tych oponach, czy to będzie 0,2, czy tamte, to nie robi to żadnej różnicy. I jak opony. Ale moja konkluzja była taka, że naprawdę można sobie na nich fajnie, szybko jechać i serio na sportowo. To są serio wrażenia z prawdziwej sportowej jazdy. Po prostu nie możesz go cisnąć aż tak mocno.
ale to, w jaki sposób jeździsz, jest naprawdę podobne do motocykla w pełni torowego, tylko po prostu no. Wszędzie musisz troszkę bardziej się pilnować. Troszeczkę odjąć tego, co większość z nas nigdy w ogóle nie poczuła, bo jazda torowa to i ty wiesz, a ja tak lizłem trochę, że jazda torowa wiąże się z jazdą na limicie przyczepności, która jest fajna, ale wcale nie jest komfortowa i to nie jest w ogóle jazda dla potencjalnych klientów na te motocykle. Ja przyznaję Piotrowi rację akurat w tym przypadku. Akurat. A ja to samo powiedziałem, kiedy zrobiliśmy, Andrzej, pierwszy test z litrów, około 3 lat temu chyba, nie? Taki fajny tutaj. I to była moja tak naprawdę pierwsza w życiu styczność z motocyklem, jak to je nazwaliśmy, pudełkowym, tak? Na to, że ja miałem dokładnie to samo odczucie. Byłem w szoku, jak można motocyklem drogowym jechać na torze. Kiedyś byłoby to niemożliwe. Kiedyś trzeba było włożyć naprawdę wagon pieniędzy w cokolwiek, żeby się nadawało do jazdy na tor, a w tej chwili wyciągacie to i jedziecie. To jest super. No naprawdę, wyciąga się motocykl z pudełka, nawet z oponami, na których przyjechał, i można normalnie śmigać na tor i serio dobrze się i nie mieć kompleksu. Tak. No. Czyli słuchajcie, konkluzja jest prosta. Wybierz ten, który ci się bardziej podoba, ile masz siana. Tak. Konkluzja jest taka, że no, pieniądz kwestia zawsze dyskusyjna, natomiast na obu odnajdziecie mnóstwo frajdy. Trochę innej tu, trochę innej na litrze. No wiadomo, że litr z racji mocy może dać potencjalnie tej frajdy więcej, bo możesz się bardziej tym pobawić. Tak, ale powiedzmy też uczciwie, że jakbyśmy ustawili 600 i jeździli na slickach, to jednak litr by zjedzał więcej opon niż 600. A to zdecydowanie. Tak, bo teraz to jest wyjątkowy przypadek, bo też te opony są dosyć specyficzne. Ja nie jestem wielkim fanem tych RS11. Tak. I wiemy, że już jakbyś jeździł, to jednak wbrew temu, co dzisiaj pokazaliśmy, bez dwóch zdań. Litr to opędzluje jest więcej. Ale na wolniejszych zakrętach dużo lepiej bawiłem się na 600. I słuchajcie, 600 ma ten plus, wydaje mi się, w Polsce w szczególności, że mamy dużo małych obiektów, a ty zawsze 600 trenujesz na małych obiektach, nie? Tak, i małych obiektów mam naprawdę dużo, strasznie wysokiej jakości. I tak naprawdę od Warszawy, gdzie ja mieszkam, w zasięgu 2,5 godziny, czyli taki dystans, że sobie jeszcze możesz pojechać rano, pojeździć i wrócić po południu, to nie pamiętam ile dokładnie, ale najczęściej jakieś 6 obiektów, serio dobrej jakości, naprawdę fajnych. I tam 600 na pewno będzie miała przewagę nad... inaczej, przewagę nie, bo litrem też się da szybko na pewno pojechać, ale będzie o wiele przyjemniejsza do jazdy. Ale nie chcesz na torze cały czas jeździć i nie móc otworzyć gazu do końca. Tam 600 uważam, że byłaby dużo fajniejsza. I jedyne, czego mi mocy w tym motocyklu brakowało mi głównie w ostatnim zakręcie. A wyjść na prostą. Tak. No to fakt, bo to ale jest taki najbardziej przez przełożenie, przez to, że dwójka była bardzo krótka. Tak, przełożenia w tych motocyklach bydły są dramatyczne, drogowe po prostu. Znaczy, litr ci wybaczy, bo masz moment obrotowy, a 600 nie. I mało tego, no ten zakres użytecznych obrotów jest na tyle wąski, że musisz się wstrzelić, a mając seryjne przełożenia, no nie jesteś w stanie się strzelić wszędzie dobrze z tym użytecznym zakresem. Mm-hmm. Tak to wygląda. Na koniec, na szczęście Fireblade'em da się już jeździć po Poznaniu, bo poprzedni model przed liftem był za głośny. W serii? Tak, w serii, z tym wydechem był za głośny. Ale był przecież jak ja jeździłem z zatyczkami i w kasku, to ale tak jak prawie pierwszy wyszedł, ta buda wyszła, to ja przyjechałem, czarna flaga, nara, teraz to poprawili, ten motocykl już jest. Być może fajnie brzmiał w ogóle. Być może mierzono głośność przy driftującym Nissanie. Przy driftującym samochodzie. A może po prostu to się krzywo spojrzałeś na kogoś. Być może. Słuchajcie, jestem z was bardzo zadowolony. Bardzo mi się podoba, że się w ogóle nie zgadzacie. Będzie i konkluzja jest taka, w sumie mogliśmy tą konkluzję w ogóle wymyślić bez jeżdżenia i bez gadania. Po prostu kup sobie ten, na który cię stać i który ci się podoba. Bo ten jest droższy, a ten jest tańszy, ten ma więcej, ten ale ma mniej. Ale przyznam, że to jest trochę dylemat między dwoma naprawdę fajnymi opcjami. Tak. A nie tym, co będzie. Ogólnie, jeżeli masz dylemat, słabe, który kupić i masz możliwość kupienia jeden, drugi, to nie przegrasz. Znaczy ja powiem tak, jakbym miał, bo ten kosztuje chyba 100, tak? No, zaokrąglimy, co 100 gdzieś podpiszę. To chyba bym chciał za 100 tą z kitem niż tą serię. A gdyby cena nie grała roli, po prostu ktoś chce mieć fajny motocykl, to ale jakbyś miał 100, ten, masz powiedzieć. A jak... Byś miał 100. Ale mi się podoba w tym to, że serio możesz nim jeździć normalnie po ulicy. Nie możesz mieć normalnej policji, to wbijasz dwójkę i jest koniec. Nie da się nimi. A jak nie miał normalnie? To jest jedynka chyba 80. Nimi się da nienormalnie. Musisz wykupić abonament w Janosiku jeszcze. A jakbyś miał 100 i chciał tylko na tor. A jak tylko na tor? No. To 600 porobiona na tor. Dziękuję. Dziękuję. Słuchajcie, jesteście bardzo kompetentni.
Ja już nic nie będę robił w tym zdania wśród ekspertów są podzielone, jak to się mawia. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam was. Dziękuję. Serdecznie.